Witam również ludzi z YouTube'a po kilku komplikacjach, niestety. Po kilku komplikacjach jestem trochę w oddali ze streamem o kilka minut, kiedy to robię na żywo. Nie musimy twitchować na Twitchu, niż twitchować na streamie, niż na YouTubie, bo YouTube mi zablokował możliwość streamowania. No, jakoś to zobaczymy. Czekajcie, czat tutaj włączę, żeby tych kilku osób, które tutaj są, móc z nimi gadać i będzie dobrze. No. Włączę sobie teraz jeszcze tylko trochę wyższej jakości stream i będzie w porządku. Nie wiem, za co YouTube zablokował mi to, ale... W każdym razie widzimy teraz Final Fantasy VII. No to było jasne. Znamy nawet... Nie wiem, czy zauważyliście, ale jakiś czas temu, chyba to było wczoraj rano, dostaliśmy trailer, w którym została pokazana nawet data, kiedy pojawi się Final Fantasy VII na PlayStation 4 ekskluzywnie. Mianowicie 3 marca 2020 możemy się tej gry spodziewać. Niestety nie miałem czasu zmienić loga w tle, nie dlatego nadal widzicie tutaj ramkę Ubisoftu, przez to spóźnienie wszystko się spieprzyło i to, że mi zablokowali tego YouTube'a. Dlatego później w przeróbce wideo to jakoś naprawię, nie? W przeróbce wideo później się to jakoś naprawi. Klaudiusz pochwalony. Cześć! I'm very happy to be able to introduce this long beloved title once again. After 22 years, the familiar characters we love have returned while becoming more beautiful and captivating than ever before. Tu akurat uwierzę, że ludzie tak ze szczęścia krzyczą, nie tak jak u Bethesdy przy każdym szajsie. To jest końcu Final Fantasy VII, nie? To our long-time fans, we thank you for your support and patience over these years, and we look forward to embarking on this journey together. FF7 をリメイクするにあたって、Final Fantasy VII の世界観やキャラクターたちをより深く今回は描いております。Final Fantasy VII リメイクプロジェクトの最初の作品となる本作では、ミッドガルのストーリーを広大にかつ緻密に語っております。またゲームデザインも今作用に最適化しておりまして、ブルーレイ2枚組相当のボリュームを見込んでおります。一本の独立したゲームとして十分期待に応える作品になっております。 Remaking Final Fantasy VII has allowed us to dive much deeper into the world and its characters than ever before. The game design was optimized for this title as well, and we anticipate 2 Blu-ray discs worth of gameplay content. The first game in this project expands on the story of Midgar and is such an elaborate retelling that it has become a solid standalone game in its own right. これからご紹介する映像およびゲームプレイで、まあ、ファンの方の、期待を決して裏切らない皆さんの、ね、よく知っているFF7 に再会できることとなります。 Through the content we are about to unveil today and through all that we have yet to unveil, we will not disappoint your expectations. Your reunion with the Final Fantasy VII you know is near. まあ、それと同時にですね、当時を知らないゲームファンの方は、全く新しいね、ファイナルファンタジーと出会うことになります。To newcomers who never played the original, we present to you a completely new Final Fantasy and a perfect starting point to explore the world of Final Fantasy VII. Please welcome Neil Pabon. A, czyli dla nowych graczy, którzy nie znają za bardzo Final Fantasy, będą mogli zaczynać tutaj bardzo dobrze. Będzie dla nich deska wystartowa. Podgłośnić streama. Neil is here to introduce you and walk you through gameplay. Thank you, Katase-san. Teraz powinno być głośniej. Let's mosey.
Final Fantasy VII Remake features a hybrid gameplay system that merges real-time action with strategic, command-based combat. For starters, each press of the square button is a swing of Cloud's Buster Sword. Cloud attacks and blocks. Każde uderzenie osobnym jest atakiem, przyciskiem. Some damage, but they barely scratch the surface of Cloud's true potential. Succeeding on the battlefield requires much more than just hacking and slashing. Cloud needs to be tactical. He needs ATB. Two ATB bars are displayed in the lower right. These fill up slowly over time, but fill much faster as Cloud lands standard attacks. Do tej pory jestem zadowolony z tego, co słyszę. You can enter a tactical mode, where time slows to a crawl, and you have the opportunity to choose actions from the command menu. Katase-san, I've had the pleasure of seeing quite a bit of the game, but tactical mode never gets old for me. I could just sit here all day long and watch this beautiful slow motion action. Bardzo lubię, jak jest gameplay akcji, nie? Właśnie, gdzie każdy przycisk daje ci kontrolę nad wydarzeniem. Więc to będzie moje Final Fantasy, jeżeli chodzi o gameplay przynajmniej. Using an item in battle will deplete an ATB charge, and if Cloud has the right materia equipped and enough MP, he can use ATB charges to cast spells. Of course, this being a remake, we're sure to see some familiar faces. With the use of his iconic gun arm, Barrett is able to target enemies at a distance. Barrett's standard attacks generate ATB charges similar to Cloud, but his abilities are entirely different. Switching between characters in combat is done with a single button press, which makes rotating through party members a snap. Speaking of other party members, Katase-san, when are we going to see Tifa in action? Maybe soon. All right. Będzie można sterować wszystkimi. Pięknie. W takim systemie walki sterować wszystkimi. To jest naprawdę marzenie, które się spełnia. Every enemy has a focus gauge that fills up as you do damage. When the gauge is full, the enemy becomes staggered and you'll deal bonus damage. Tactical mode evokes the command selections from the original Final Fantasy VII and allows players to enjoy battle while taking the time to think strategically. For players who prefer fast-paced action, abilities and spells can be bound to shortcuts. Tales of Final Fantasy VII. To całkiem dobrze powiedziane. But the choice of using them is entirely up to you. Right, Katase-san? I ta muzyka jeszcze, ta muzyka piękna. That's right. The game has been made so that you can choose how to play. I hope players get excited about this. Czyli różne style rozgrywki dla różnych graczy. Final Fantasy VII Remake. And we look forward to showing you a whole lot more in the coming months. For now, let's see how Cloud and Barrett do against a more formidable foe. A miesięczne update'y będą na temat, co możemy w grze znaleźć, czyli będzie więcej na ten temat. No jak z Fire Emblemem na przykład, że co kilka tygodni dostajemy coś nowego. O, teraz niekomentowany gameplay, ładnie! Musicie wiedzieć, że nigdy nie byłem aż tak wielkim fanem Final Fantasy VII. Doceniam muzykę, bardzo lubię muzykę, postacie. Ale sama gra w sobie nigdy nie była moją ulubioną częścią. Lubiłem, ale nigdy nie była moją ulubioną częścią, więc myślę, że to będzie moje, dla mnie takie o wiele lepsze przeżycie tej gry. Bo właśnie jakoś to, jak wyglądała i jak się grało, nie za bardzo zawsze do mnie dochodziła. Jest dobrze, nie? Będzie ciekawie. I to nie ma znaczenia, czy mam opóźnienie, czy oni są szybciej, bo... No teraz oglądam 7 minut do tyłu, ale i tak obejrzę tą konferencję z czasem całą, nie? Więc nie muszę teraz przeskoczyć dalej, tylko dlatego, żeby być na bieżąco. To nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Więc koncentrujmy się na tym, co pokazują tutaj i proszę w czacie po prostu nie spoilerować, co pokażą następnie. Tylko dlatego, że wy jesteście dalej i wiecie, co jest.
Może oglądajcie tutaj wspólnie ze mną troszeczkę później. I dacie się zaskoczyć chwilę później, nie sprawdzając na social media i tak dalej. No, design rzeczywiście jest fajny przeciwników. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w całości. Bo to, co widzę do tej pory, podoba mi się to strasznie. Wiedzą, że nie mogą tego spieprzyć chyba. Dlatego też całą swoją koncentrację w to dają. Teraz, kiedy drużyna Nomury skończyła Kingdom Hearts 3, będą się zajmowali też... No głównie Nomura przeszedł teraz tutaj do siódemki, żeby się tym w końcu zająć. No i widać, że biorą to na poważnie. Ciekaw jestem, jak bardzo fabułę dopasują i zmienią, czy będą jakieś zmiany. Pod względem na przykład tego, co jest z Aerith i tak dalej. Chyba były nieco inne sceny już pokazane w trailerze, niż było to wcześniej w grze. Więc i tym lepiej, bo gdyby było 1 do 1 dokładnie tak samo, jak było w pierwszej grze, to nie byłoby za bardzo już sensu później grać pierwszą grę oprócz dla innego gameplayu. A jeżeli coś zmienią, to dwie gry będą tak jakby same dla siebie, będą... To jest Final Fantasy VII, ale to jest inne Final Fantasy VII. Tak jak jest na przykład z książką Władcy Pierścieni, że książka jest osobną przygodą i film jest osobną przygodą, bo są pewne zmiany fabularne i tak dalej. Będzie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będzie zapis z tego streama, bo nagrywam go sobie tutaj jeszcze w OBS-ie. Jeżeli to nagranie się nie zepsuje, to pojawi się ono na YouTubie jako osobny film. I zobaczymy później, co z tym banem na streamowanie, co zrobimy jutro z konferencją Nintendo i tak dalej, czy znowu na Twitchu, czy coś. Czy z Detroit też będę musiał się na Twitcha ze streamami przenieść. No, przekonamy się jeszcze, kiedy mi to zdejmą. Aktualnie wiem, że w tej chwili nie mogę streamować z jakiegoś powodu. A, to wygląda trochę jakbym z nostalgii płakał, czy coś takiego. Ale oczy ją po prostu łzawią, jako że jestem mocno zmęczony. Jak mówiłem, płakać nie mam powodu, bo nie mam aż tak wielkiej nostalgii akurat z tą częścią. U mnie bardziej by 6 albo 8 się przyczyniła do łez. Ale pięknie to wygląda. Trochę się do tyłu położę, żeby było wygodnie, a nie się tutaj cały czas męczyć. Jeśli mam białego Twitcha, to mogę oczy się szybciej męczyć. No, tylko że Twitcha tutaj tylko na boku, więc i tak dużo tego nie widać. Sephiroth. Nomura przychodzi. Thank you for joining us, Nomura-san. It is an absolute honor to have you here. Katase-san, how do you feel working with Nomura-san once again on Final Fantasy VII Remake? はい、彼とはですね、原作の FF7 以降、まあ何作もね、一緒にね、その後も。Dla tych, co nie wiedzą, który to teraz Nomura. Zgadujcie, który z tych trzech Japończyków to Nomura. がっつり組むのはまた久しぶりなのでね、22年前と全く変わらない熱量でね、今作でも取り組んでる姿を見てね、私も正直ね、喜んでいます。Since the original Final Fantasy VII, I've worked with him on many titles, but it has been a while since we've actually had him work so heavily on a project like this, from the direction to character design to the story. And I'm really happy to see him working on this title with the same passion that he had 22 years ago. はい。野村さん、コメントどうぞ。はい。今まで結構長い間お待たせしましたが、ずっと応援してくださっているファンの皆様、本当にありがとうございました。そしてですね、皆さん今日初めて、プレイ画面を
Za szacunek dać mu się dopowiedzieć i wtedy dopiero zacząć tłumaczyć oczywiście. So first and foremost, we wanted to extend our gratitude to those who have been waiting so patiently and have been supporting us for such a long time until now. And also, we've taken a look at gameplay right now, and we've fairly showed you a good bit. And I was wondering, do you guys want to actually play the game? Co to ma znaczyć? Mają dema? So we actually have playable demo kiosks available at the Square Enix E3 booth. So I hope you have the opportunity to try it out. Sporo osób będzie miało dużo zabawy. Kto by pomyślał, że już tak daleko zaszli, skoro jakiś czas temu, kurde, rok temu, chyba w tym samym czasie co było E3, zaczęli na nowo pracę nad całą grą. Tak daleko zaszli w tak krótkim czasie? So finally, there is something that we wanted to show you. Yesterday we showed you a short version of a trailer at the Final Fantasy VII concert. Today we have a longer version. Dłuższa wersja trailera. Dawaj trochę fabuły. Dawaj. All right, please take a look. Bo fabuła była dobra w siódemce, tylko pokaz tego przez cutsceny i tak dalej, które były, no, wiecie jakie były, nie? Trochę do mnie nie trafią. Zobaczcie to teraz jak w filmie, o Matko Boska. Tak bardzo uwielbiam ten styl, to miasto i tak dalej. Ten klimacik. Mam tylko stracha, że niektóre momenty, jak na przykład przebieranie Clouda za dziewczynę, by dostał się do Big Daddy Dona, że takie rzeczy w dzisiejszych czasach już nie będą pokazywane, tylko jakoś to scenzurują czy coś. Oby nie, jeżeli nie, to będzie to rzeczywiście piękna gra, pięknie będzie. O, Tifa, w końcu! Zobaczcie Tifę na tej grafice. Tifa tak dobrze wygląda, kurde. Pokażcie mi więcej Tify, najlepiej w gameplayu. Tak! Tak! O! To jest dobry... O, to jest najlepszy styl walki, który istnieje. Na pięści. Czekaj, walka wręcz? Mogę sterować Tifą? I gameplay akcji? O, to będzie gra dla... O, to będzie piękna, o, to będzie cudowna gra. Mogę grać jako Tifa i jeszcze napierdalać jej atakami w live action, w action battle... nie wiem już co powiedzieć, nie wiem już jak się to nawet nazywa teraz. W walce na żywo, cholera jasna.
W sensie, co masz na myśli Endless Player, że jak ona wygląda w Kingdom Hearts 2? Przecież widziałeś Kingdom Hearts 2, prawda? Co masz dokładnie na myśli, że jaka jest różnica wielka, czy o co chodzi? Tak, ta scena, ten moment. Figurka, nie wierzę! Nie wierzę, z motorem! Cloud na motorze, cholera jasna. Co takiego teraz pokażecie? Czy to jest Life is Strange, czy coś takiego? Tak, to jest Life is Strange, nie? Tak, to jest Life is Strange. Nie grałem jeszcze. Zbyt wiele w jedynkę i w dwójkę w ogóle. Kiedyś nadrobię na pewno. Specjalnie sobie jedynkę kupiłem, żeby nadrobić sobie kiedyś, ale... No ale do dwójki chyba jeszcze długo. Zobaczymy, czy jedynka mi się w ogóle spodoba. Jak będę przechodził sobie... No a ceny mówią swoje, nie? Ale nie każdemu musi się wszystko podobać. It's the same for me. Ah, bro hug. What a nice dude, man. It's the puppy! The puppy! We got a puppy! Mamy pieska, wow! Pięknie! Znaczy, świetnie, ale mam nadzieję, że nie zginie, nie? Jak to zazwyczaj jest z psami w grach. Mam nadzieję, że YouTube, że Twitch zapisuje tego streama, bo coś mi się właśnie z nagraniem zepsuło. Co tam jeszcze macie do pokazania? Że niby Tifa dostała mniejszy biust? Nawet nie zauważyłem. A przecież wszyscy wiedzą, gdzie ja zawsze patrzę. Final Fantasy Chronicles Remake, czy tam Remaster. To wyjdzie też na Switcha. If we had no crystals, miasma would consume us all, correct? Never did I imagine that it could be so bright. An online multiplayer mode, caravan with friends wherever they may be. I to po raz pierwszy będzie dobrze działało. Na GameCube, gdy ta gra wychodziła jako ekskluzyw, ten multiplayer strasznie słabo działał. Co z telefonem połączenie jest? Ale na Switchu będzie można świetnie grać na multi. Tak mi się wydaje. Octopath Traveler na PC. Gratulacje, ludzie. Też możecie w tą piękną grę pograć.
true lesson begins. The hunt is on. This is the beginning of your end. Conjure lightning. This will serve me. Z tej gry też chciałem zrobić let's play, nie? Mam ją od dnia premiery, grałem, ale nie mogłem sobie znaleźć jeszcze wystarczająco czasu, żeby się jej dokładnie przyjrzeć. Ale PC, zapraszam wszystkich, żebyście na Steamie sobie kupili tą grę, jeżeli Switcha nie macie. Dissidia? Nie. Czekaj, co my tu mamy? Final Fantasy 14. Nie bawmy się w zgadywanki, tylko patrzmy, co tu mamy. The Last... aha, okej, okay, no. Coś mi to mówi. O, na Switcha, proszę bardzo. To była plotka chyba nawet, że pojawić się ma. Dragon Quest Builders 2! I pięknie. Też na Switcha wychodzi. Dzisiaj trochę Switch love dostajemy. Washed up on the deserted shores of the Isle of Awakening, and with the help of your spirited and mysterious companion, Malroth, it is up to you to doff your mallet and club, unravel the riddles of this land, and defeat the hateful children of Harkon. Może kiedyś spróbować Dragon Quest Builders, bo jeszcze kompletnie ignorowałem to do tej pory. A dwójka podobno pod każdym względem jest lepsza od jedynki, to może tu od razu zacząć. Everything in Dragon Quest Builders 2 is much, much bigger! Build huge structures in a larger world with more variety and options than ever before. And with a little help from the eager islanders. The world is humongous, and you'll need your wits about you to get around. Run across open... Wygląda bardzo fajnie, muszę przyznać. Treacherous mines and spectacular castles. Dive into the watery depths. A właśnie, co do e-shopu. Od razu zobaczyć, czy jest The Last Remnant, czy kurczę, zawsze zapominam, jak się to wymawia. To była przecież gra na Wii? Jeśli się nie mylę, która teraz zostaje remake? The Master? Ale nowe RPG, to jest piękne. Pewnie bardziej pod wieczór będzie dostępne, bo teraz jeszcze nic nie widzę. No cóż. Harvest anything from the humble cabbage and wheat to tantalizingly tasty tomatoes. No właśnie, to dla mnie o wiele ciekawsze niż Minecraft. Minecraft mi się już wieki temu znudził i nie mogę już na tą grę patrzeć. You and three friends can team up online to build anything you can imagine. Let your creativity run wild. No i tutaj przynajmniej nie wszystko z bloczków jest.
Ach, Dragon Quest. Destruction and save the world in Dragon Quest Builders 2! Ale to było już znane, tylko po prostu pokazali nam troszeczkę więcej na ten temat. I demo będzie w PlayStation Store. Ciekawe, czy będzie też na Switchu. Do jedynki była, pamiętam. O, Switch! A, 11, no tak. Z tego będzie Let's Play na premierze, oj będzie. Co prawda mam już wersję na PlayStation 4 i się zagrywałem, ale nagram wersję na Switcha jak już. Na to czekałem. Przepiękna gra. Przepiękna. Tak, ja też się cieszę na tą serię. No i nadal nie ma dokładnej daty. Nic się nie zmieniło. Ale mają dużo obrazów. To co oni chcą tu jeszcze, kurde, pokazać? Ile to będzie trwało? Okej, na szybko teraz trochę pokazywanek takich mniejszych. A czy oni nie pokazują tutaj przypadkiem, co robili wcześniej? Tokyo Dark, to wygląda ciekawie. Tak, Fear Effect Sedna, dokładnie. To są gry, które już wyszły. Forgotten On. Czyli po prostu reklama dla tych gier, które już mieli. Które już można grać, tak trochę je zareklamować. A teraz, co będzie następnie? Hello everyone, this is Carolina. Alberto and Carlos Mastretta. Mhm, samochody. Coś z samochodami. We're a family of motorsport fans from Mexico, and we're the founders of Original Fire Games. Over the last few decades, we have seen a fascinating evolution in racing games. And nowadays, you can drive almost any type of car on amazing recreations of the best tracks in the world. However, we believe it's time to try something different. We want to do this by reviving a style that pioneered racing games decades ago. Our game mixes top-down racing with a classic sharp... F-Zero, no, dokładnie. Fajne pomysły macie. We are delighted to share this moment with you. And show a sneak preview of our game, which Square Enix Collective will publish in 2020. Join us for the ride, and see you again soon. No, raczej nie dla mnie, ale... Ciekawie to wygląda. Czy Square Enix nie zapowiadał jakiejś gry o agencji o sprawach paranormalnych w zeszłym roku? Rogu powiedziałem, w roku? Nie pamiętam. Wiem, że w poprzednim roku wiele nie było. Masz na myśli The Silent, masz na myśli The Quiet Man czy coś takiego? Bo to wyszło i nikt tego nie, o tym nie słyszał. Bo wiele naprawdę nie pokazali w poprzednim roku. To był zawód mocny. And your aim precise if you hope to beat out the competition. There are multiple game modes for you and your team to dive into.
Test your skills in domination, capture the flag, or team deathmatch, and perfect your tactics in the highly competitive Wartide game mode. FaceIt's competitive toolset is fully integrated into the game, bringing world-renowned competitive matchmaking, 1v1s, tournaments, rankings, and leaderboards. Kill enemies, win matches, and rank up to demonstrate your Battalion 1944 prowess and unlock visual customization rewards. Each season will bring challenges for you to complete and medals to unlock, whilst tracking your in-game accomplishments and providing you with an easy way to compare them against your friends via in-game leaderboards. Halt the Axis offensive in their tracks with the rapid fire PPSH or take fire. Czegoś takiego nie spodziewałem się tutaj widzieć i miałem szczerze nadzieję tego nie widzieć. Bo Square to bardziej z RPG-ami. Łączę i... Dlatego to najbardziej... No tutaj jest największe prawdopodobieństwo, że będzie coś dla mnie. Ale dobra, jeżeli to tylko tak na boku pokażecie, to... Wybaczam. Wybaczam. Jeśli jeszcze pokażą trochę innych rzeczy. Square Enix Music? Nowe Just Dance? Tylko od Square, a nie od Ubisoftu. A Square tyle nakupowali różnych rzeczy, że też Hitman do nich należy, Tomb Raider i tak dalej. Aplikacja jakaś na telefon to ma być? Aha. Czyli muzyka na Spotify i tak dalej? Tak. Muzyka wszędzie. No to bardzo ładnie. A, Kingdom Hearts. A, co teraz będzie? To co widzieliśmy już, tylko trochę bardziej rozszerzone? Ciekawe, kto to jest w kapturze. Czy to Xigbar? Tak przy okazji, będą spoilery, więc uważajcie. Mogą być spoilery do Kingdom Hearts 3 teraz. O, gdyby pokazali to teraz i nie znałbym już tego trailera, to bym tak cholera zwariował ze szczęścia. Bo wiem już, jakie zmiany tu będą, no. Ale i tak, pięknie. Po prostu cudo. To, czego chciałem. No właśnie, kim ty jesteś, Luxor? Nadal nic o wersji na Switcha. Please welcome Naoki Yoshida, producer and director Final Fantasy 14. Final Fantasy 14. Od tak dawna chciałem zacząć w to grać, ale kasa. Producer and director of Final Fantasy 14.
No patrzcie, on potrafi po angielsku, nie tak jak niektórzy inni panowie. No może tylko na początku, potrafił po angielsku. Shadowbringers Final Fantasy XIV's third expansion pack, which is releasing on July the 2nd. え、2013年に新生オルゼア、レルムリボーンが発売されてから、6年が経ちました。なんと世界で累計登録アカウント数1600万を突破し、なんとこのですね、漆黒のヴィランズの発売を前にして、 有料会員数も過去最高を更新することができました。これらはすべて世界中のプレイヤー光の戦士の皆さんのおかげです。この場を借りて改めてお礼申し上げます。It's been 6 years since the release of A Realm Reborn in 2013, and over the years we have surpassed 16 million total registered users. Plus, we have reached the highest number of active subscribers in history, in its history, before the launch of Shadowbringers. This is all thanks to our players, our Warriors of Light. Fanowie tej gry naprawdę kochają tę grę. To trzeba wiedzieć. I tak mocno wspierają tą grę, że to jest niesamowite. But as a new game filled with volume and gameplay experiences that are comparable to a brand new standalone RPG title. また新ジョブであるガンブレーカー、それからオドリコ、新種族のロスガルとビエラなど、これからファイナルファンタジー14を始める皆さんにも多数の新規の要素が用意されています。 And there's so many new elements in the game for those who have yet to play Final Fantasy XIV, including two new jobs, the Gunbreaker and the Dancer, as well as two new playable races, the Frothgar and the Viera. No, chyba już o tym wiedzieliśmy nawet. Final Fantasy series の最新作として Final Fantasy VII Remake の発売2020年3月3日までの間、漆黒のヴィランズをお楽しみください。We are excited to bring Shadowbringers as the latest installment in the Final Fantasy franchise for our fans to enjoy. At least until 2020 March 3rd, when Final Fantasy VII Remake comes out. それでは、いよいよ7月2日、ローンチとなりますが、この場で世界初公開となるその漆黒のヴィランズのローンチトレーラーをご覧いただこうと思います。We are pleased to bring a world premiere of the launch trailer for Shadowbringers releasing on July the 2nd. Please take a look. Nawet jeżeli go nie rozumiałem, to bardzo przyjemnie mi się go słuchało, muszę powiedzieć. No, Square ma się do tej pory dobrze. Fajne rzeczy pokazują dla swoich fanów. Dla mnie też już kilka rzeczy było. Ciekawe, czy coś jeszcze mają do pokazania. I była pierwsza gra na Switcha ekskluzywna. Poza Nintendo, poza konferencją Nintendo, czyli... Tu mamy plusik. To byli kiedyś ludzie. Grubo jest. Muszę kiedyś zagrać to, ale MMO dużo czasu zabierają, nie? A ja mam wiele innych też gier, które chciałbym grać. Obawiam się, że też szybko bym stracił ochotę, a tutaj trzeba płacić abonament miesięczny, jak w World of Warcraft. Z kumplem coś tam planowaliśmy spróbować, więc może jeszcze do tego się zabierzemy. I ta estetyka tej gry, oprócz może tego pana grubasa, po prostu wszystko tak ma taki fajny styl, art style.
Co on ma za włosy, kurde? Gdzie mu wyrastają te... Gdzie on bierze ten... Ten warkocz? O, patrzcie, Nia! Co tam robiła Nia? Z Xenoblade Chronicles 2. Nie mówię, że pan Gruby nie jest dobrze zaprojektowany, tylko po prostu brzydal. Ale ma taki być, więc to od razu jest sukces designowy, nie? Shadowbringers to też taka dość ciekawa nazwa. To trzeci dodatek chyba do tego Final Fantasy, nie? Sounded an awful lot like you were implying both Zodiac and Hydaelyn are not gods. But they are gods after a fashion, yes. The eldest and most powerful of primals. No tu akurat wierzę, że fanowie się tak mocno cieszą na każde gówno i wrzeszczą. Nie tak jak u Bethesdy, gdzie oni przy każdym naprawdę nieciekawym, przy grze na telefon każdy krzyczeli, tak? Techland. Czy to... Czekaj. Nie, to nie jest to, co ja myślałem. Niestety nie. Tak, to chyba jest Dying Light 2. Ja z początku myślałem, że co? Thief 2? Byłoby fajnie, ale raczej nie ma co oczekiwać. A Dying Light został już zapowiedziany, ale czy to... Chyba nie Square Enix ma do tego prawo. Chyba nie jest gra od nich. Ani nie są wydawcą. Czy może jednak? No, Dying Light jednak. Zielony. Co może być zielony? Xbox Game Pass na Square Enix. Aha! To jest dla mnie. Ale dlaczego nie wygląda mi to znajomo?
Nowa przygoda, nowy bohater. Sega, okej. Okay. To jest teraz to. Dwa RPGi, które były ekskluzywne dla Japonii, po raz pierwszy pojawiają się u nas. To jest dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość. To dajcie teraz jeszcze Secret of Mana Collection i będzie dobrze. Będzie idealnie wtedy. Saga Never Ends. Przed chwilą przeczytałem przez pomyłkę Sega. I wszystko na Switcha. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale czy to wszystko, co macie do pokazania? Macie jeszcze jakieś wielkie rzeczy? O, najwyraźniej coś jeszcze jest. Ja tak liczę na to, że w każdej chwili może być koniec. Final Fantasy Brave Exvius. Enjoyed by fans the world over, has surpassed 39 million downloads. To jest ta gra na telefon, okej? Okay? Now, Square Enix proudly presents the international reveal of a new title born from the FFBE universe. War of the Visions, Final Fantasy, Brave Exvius. These two titles, FFBE and War of the Visions, will be the pillars of the growing world of Lapis. This is the story of Ardora, a continent of Lapis. A tiny spark here ignites the flames that would embroil the entire continent in conflict. A conflict later spoken of as the War of the Visions. War of the Visions. Leonis, ruled by the Red Lion Monarch, possesses the power of visions, as well as twin princes. Horn, the great western kingdom, governed by a policy of peace, and its brave and wise... Ten brodacz tak zajebiście wyglądał teraz. Fenris, where the king of the savages has organized the barbarian tribes into Ardora's mightiest militant state. Wesit, the great eastern kingdom over which reigns its icy despot. To chyba może być moje ulubione królestwo. Crystal Sanctum, a religious city-state with believers throughout Ardora, founded by one who claims to be God. Each burden with its own dignity. Thus is the curtain drawn on a struggle in which... Ej, to wygląda nawet całkiem dobrze. Spodziewałem się czegoś gorszego. Skoro była mowa o grze na telefon przed chwilą. War of the Visions, Final Fantasy, Brave Exvius. Now in development. Gra na telefon, która tak wygląda. I wydaje się być jeszcze porządna. Wow, to... Od twórców Gears of War i Bulletstorma? Not actually gameplay footage. Co to za stwór? I kurde, cały las w ogniu. Outriders. Macie gameplay do pokazania, czy... Jaki rodzaj gry to będzie? Coś tutaj takiego... Po prostu jak Serious Sam albo Painkiller, takie napierdzielanie, czy... Jakaś historia, fabuła?
strzelanka to będzie, FPS czy third person. No nawet datę mamy, ale gameplayu nic. Pewnie z czasem zobaczymy. W końcu premiera niedługo. Please welcome Sebastian Wojciechowski, studio head. People can fly. Polak. Czyli to polskie studio jest People on Fly, czy jak to się nazywa? To co przed chwilą widzieliśmy. People can fly. All right. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Sebastian Wojciechowski, studio head at People Can Fly, the studio behind Bulletstorm and Gears of War Judgment. Czyli to Polacy robili te gry. Ej, przecież wiedziałem o tym. Wyleciało mi z głowy. Że Judgment robili, to coś tam kiedyś z Kotlem o tym gadałem. Jak to pięknie słychać, że to Polak. People Can Fly. You guys are amazing and I know that some of you are watching this live even though it's 4 a.m. in the morning in Poland, so make a noise for them please. Thank you. Thank you. And of course Square Enix for the help and support as we work together on this exciting new IP. You know, over the past few years, People Can Fly has grown to over 200 developers and 4 studios across Poland, the UK, and most recently the US, to bring you what is our most... Czy oni też Painkillera robili, no? To present more of our vision, I would like to take this moment to introduce a short video from our game director, Bartek Mita. Bartek, so Bartek co? More on Outriders this winter. Bartek Gnida? Gnida? Czy Nida? Dowiemy się zaraz. Shooters are in our DNA. It's our passion. And it's what we do. Outriders... Kmita! Kmita! ...from all our previous titles. It's a game we wanted to make for a very long time. We describe Outriders as a dark, modern shooter built with traditional values. By that, I mean we are creating an experience with a strong story that you can enjoy with your friends or on your own. We want to tell a complete story. We are confident. We are building a shooter with a powerful gunplay, incredible weaponry, and a hostile new world we want to spend many hours in. It's a game we've had in our heads ever since People Can Fly left Epic Games. Outriders is a 1-2 or 3 player drop-in, drop-out, co-op shooter. In our game, you will create your own Outrider. And journey across the hostile planet of Enoch in search of the... Czyli tworzy się własną postać. A w tle było widać trochę. W trzeciej osoby, bardzo dobrze. Pierwsza osoba z się. Perspektywa trzeciej osoby. Najlepszy. For the win chciałem powiedzieć, tylko nie chciało mi to przyjść do głowy. Zgadnijcie, co nie wychodzi na Switcha. Polska gra. Cały czas mam przeczucie, jakby za chwilę był koniec, ale oni cały czas mają jeszcze rzeczy do pokazania. Co takiego macie do pokazania? Czy to największy wasz obraz? Czy to Closer? Reincarnation is the foundation of our way of life. We celebrate the lives we've been given and offer a prayer. A to jest ta gra od twórców I Am Setsuna, tak? It is grief of death which shackles the living and causes the dead to stray. Indeed, there is no greater affront to reincarnation. So we turn our grief to joy as we send off the dead. Tak, to jest ta gra. Jestem ciekaw, co z niej wyjdzie.
Wygląda bardzo fajnie, to co do tej pory pokazano. A duty that falls to the Watchers. The Watchers sever the bonds that tie the lost to this world and send them off to the next. They navigate the emotions of the living and the dead. They prize life above all else. This is the story of one watcher. Jednego z wielu. Oni Naki. Zawsze zapominam, jak to się nazywa. Wiem, że coś na oni, ale wtedy od razu do głowy przychodzi oni Giri. To od razu jestem głodny wtedy. Okej, co macie jeszcze do pokazania? Czy w ogóle cokolwiek jeszcze? Zobaczyć, ile obrazów mają do pokazania, to byłoby dobrze, bo chciałem wiedzieć, o której będę mógł się położyć spać. O, dla tych fanów, którzy czekali. Coś? O kurwa! O, ja pierdolę. A co tak się popłacze, kurde? To jest ten moment, ludzie. To jest ten moment, kiedy będę ryczał na streamie. Ze szczęścia. Proszę, powiedz mi, że wychodzi na Switcha też. I kiedy, powiedz mi, wychodzi? Kiedy? Kiedy będę mógł pograć w ulepszoną wersję ósemki? Czy tam port ósemki? Remastered! Co? Switch jest! Remastered! I w tym roku, kurde! W tym roku i remastered! To jest... Do tej pory mieliśmy tylko wersję HD, nie remastery. Ten napis, że fanowie czekali, to rzeczywiście było coś. Najlepsze Final Fantasy. Ach, i zapomniałem, że mają Avengersów jeszcze. No pokażcie, co tam macie. Ja już swoje mam. Ja już swoje wygrałem. Ja już mam dość. Ja już mogę iść, mogę już spać, bo wszystko... To jest mój moment E3. Keanu Reeves na drugim miejscu, na pierwszym miejscu Final Fantasy VIII Remastered na wszystkie konsole. Jebać Final Fantasy VII, remake Final Fantasy VIII. To jest ta prawdziwa rzecz. To jest piękne. To jest mój moment. To jest... Opłacało się. Kapitan Ameryka wygląda wcale nie jak Chris Evans. Gameplay? CGI trailer? No, wiele nie da. Wiem, jak postacie wyglądają teraz. Ale tak poza tym? Okej, jako Iron Man możemy... Jako wszyscy możemy grać zapewne, tak? Okej, third person. To ma sens. I co to będzie? Action adventure? Czy może bardziej taka napierdalanka? Może hack and slay? Mieszanka różnych gatunków, tak mi się wydaje. Niesamowita gra, na którą tak bardzo byłem ciekaw. Kompletnie mam w dupie teraz przez to, że przed chwilą zapowiedzieli Final Fantasy VIII. Gra, która istnieje już od lat. Tylko remaster. Jako Black Widow mogę grać. To zawsze zapominam, że ona jest członkiem Avengersów.
Cały czas w głowie mam tą ósemkę. Cały czas w głowie mam Final Fantasy 8, wybaczcie. Ale to też jest ciekawe. To był Stark? But that's not how the story ends. A macie datę premiery? 2020 czy w tym roku jeszcze? Powiecie? Nie ma daty. Ach. Welcome, Sean Eskay, creative director, Crystal Dynamics, and Bill Roseman, vice president and creative director, Marvel Games. Niby dlaczego miało być fatalnie, przecież to duży projekt dla nich. Oni wiedzą, że nie mogą tego spieprzyć, więc coś porządnego będą chcieli już dać jednak. Na poziomie Spidermana na PlayStation 4 czy coś. Excited to reveal Marvel's Avengers to the world. A few years ago, Crystal Dynamics. Czy Final Fantasy 8 będzie miała pudełkową wersję? Byłoby fajnie. Prawdopodobnie 2020, okej. A game where we as players can experience in both single player and co-op what it's like to be Earth's mightiest heroes. Do I have any true believers in the house? Yes! Awesome. Because you will instantly recognize your favorite superheroes and villains. But you'll also see that they're unique to this game, as this is Crystal's interpretation of these iconic characters. Our story begins at A-Day, as San Francisco celebrates the opening of the Avengers West Coast headquarters and the team's custom helicarrier. Outfitted with a strange experimental energy source. However, the day turns deadly when an attempt to steal this new technology results in massive destruction. Blamed for the tragedy, the Avengers are outlawed and our heroes disband. 5 years later, a horrific evil threatens the world, and our only hope is to reassemble Earth's mightiest heroes. You'll play as your favorite Avengers in an all-new original story showcasing authentic Marvel heroism and humanity. It's about losing what matters to you most and fighting to get it back. Yeah! Yeah! Brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie. Będzie raczej gra przyjemna dla mnie. Most importantly, this is a story about self-acceptance in the face of adversity. About embracing our individual powers and learning that together we are mighty. You'll lead the team as a legendary super soldier, Captain America. No, kto by pomyślał? Teraz będą wyliczali Avengersów, jakby nikt nie wiedział, kto należy do ich. Spider-Man! Spider-Man! To jest Spider-Man! Ten z pięścią to Okej, ten z klepsydrą to jest ten... Wolverine. To musi być Wolverine. Okej, ten z maską to musi być... Jak może być inaczej? Deadpool. To na pewno jest Deadpool. No jeżeli to nie będzie Deadpool... A gdzie Batman? To bring this incredible story to life, we've assembled an all-star cast. I'll let them introduce themselves.
Batman przyjdzie? O, Batman przyjdzie. Który z nich gra Batmana? Ten w kapeluszu. Troy Baker and I play Bruce Banner. Bruce Banner. I'm Jeff Shine and I play Captain America. I'm Travis Willingham and I play Thor. Hi, I'm Laura Bailey and I'm playing Black Widow. Hi, I'm Nolan North and I play Tony Stark. There's certain characters I don't think you ever have to be talked into. Yeah. You know, so we'd like to have you play Tony Stark Iron Man. Yeah, yes. you know, everybody always portrays him as this super confident character. I think it's a mask. For him, I think he's one of the most vulnerable guys. I think Bruce is just such a cool character. A lot of people are really quick to bring out the big green, but I think that Bruce is a super complex character. It's fun, and I've never played. Też lubię Bruce'a, muszę powiedzieć. Natasha is she's extremely capable, but she's at the core. She's human. She's surrounded by all of this larger than life. Stuff and she has to step up to it. I feel like Thor got really interesting in the last like 10 or 15 years for me. I like where he's kind of landed in the public eye, you know. One of the things I think is cool about Cap is ten gość pasuje do Thora. Necessarily wants to be a leader. He accepts that he is. I feel like sometimes the best leaders are the ones who don't necessarily want to be, but they're right for the job. Having an original story to tell as well. What they've done at Crystal Dynamics is great, so I think everybody's gonna be pretty stoked. The Avengers are at their best when they are all together, but the chemistry is do not shake. Ciekawe jest, czy tym razem polubi Kapitana Amerykę. Can't wait for you to be able to play the game, but right now you don't have to wait for some exclusive content. Aha. Do the Avengers pose a danger to society? That was the question, Bruce. That was the question. Did you even check the science? Did you check? It was a heist, Bruce. No. We were outsmarted. No. The Terrigen reactor was unstable, and you knew that. You knew that, and you still paraded it before the entire world. So what? We just give up? We didn't give up, Tony. We failed. At least I can admit that. No, we failed him. We failed him. Kogo takiego zawiedliście? Please welcome Scott Amos. Fabuła będzie miała tu wielkie znaczenie. I rzeczywiście jak Spider-Man na PlayStation 4. Jeżeli fabuła będzie podobnie tak wielki fokus miała i podobnie prowadzona jak tam, to będzie to strasznie dobra gra. Ale to bardzo, bardzo dobra. You've just seen a high-level view of the cinematic and character-driven campaign of Marvel's Avengers. But launch is only the beginning of this adventure. Marvel's Avengers delivers a chyba najczęściej będę grał jako Kapitan Ameryka, tak mi się wydaje. Iron Man, chciałem powiedzieć. Like the Avengers, you and your friends are stronger together. You'll assemble into teams of up to 4 players online. Where you can master extraordinary abilities, where you can customize a growing roster of heroes and defend the Earth from ever escalating threats. Można przechodzić fabułę? Oh yes. W koopie? And to make sure everyone comes on this journey with us, we're incredibly thrilled to announce that every new superhero and every new region will be delivered at no additional cost. Ej, czyli będzie więcej. Ej, będzie Spider-Man. Będzie więcej bohaterów niż tylko nasi Avengersi. Będzie Spider-Man. Będzie Spider-Man. Is that we won't have random loot boxes or pay to win scenarios. I Magneto będzie też. Magneto musi być i Batman. Batman też będzie. Crystal Dynamics. Marvel Games. I know you're out here. Eidos Montreal, these guys are here. Nixie Software. Our new Crystal Northwest studio. Jest późno, ale można trochę poklaskać. So our game is about embracing your
their powers and living your superhero dreams. We have an exclusive gameplay demo in our booth that will show you more of the core campaign, its original story... Czyli może być pierwsza udana gra z Supermanem. PS4, Xbox One, Stadia, and PC. We got you covered. Nie powiedzieli Switch. And we're excited to be partnering with PlayStation to bring some awesome surprises. PlayStation surprises. Ugh, Boże. PlayStation. Including early beta access. PlayStation, kurde. PlayStation. PlayStation, cholera jasna. Żebyście wiedzieli, że sam mam PlayStation, nie? Nie, żebym był fanboyem, który tylko narzeka na Sony. This is what's next for the Avengers. Thank you, true believers. Tony, live a little. Unbelievable. It worked. It's sort of cute when they're small. Ah, I didn't doubt you for a second, Hank. Jest mniejszy, ale czy i tak nie powinien być mocarnie ciężki? 15 maja 2020, czyli no prawie że okrągły rok odtąd, prawie że. No i to były wszystkie gry, które mieli. Zdziwiłbym się, gdyby teraz jeszcze mieli coś do pokazania, no. Avengers to była ich największa gra. No, tu pożegnanie teraz jeszcze. No. Najlepsza konferencja do tej pory. Było bogato. Switch dostał dwie gry. Dostaliśmy Final Fantasy VIII. Matko Boska. Matko Boska, widzieliście moją reakcję. To jest najlepsze, co mi się zdarzyło w ciągu ostatnich... No dobra. Były też inne dobre gry nowe, które mnie strasznie zafascynowały w ciągu ostatnich lat. I które pewnie bardziej niż sam remaster starej gry. Ale nie sądziłem, że to się kiedykolwiek stanie. Najlepsza gra, Final Fantasy, dostaje jeszcze remaster, nie? Ciekawe, jak to będzie wyglądało dokładnie. Czy będą cutsceny jakoś pięknie wyglądały, czy coś? O mój Boże, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Co do ósemki Final Fantasy. Nie posiadam jej nigdzie oryginalnie, niestety. Oprócz na Steamie, nie? Ale to jest taka słaba wersja trochę. Mam nadzieję, że ta wersja będzie lepsza. Było mówione coś tam, że nie mogą zrobić żadnego remasteru ani wersji HD, bo stracili dane i tak dalej. I nie mają tych danych, które były, które mieli oryginalnie. Mają tylko te takie słabe z wersji PlayStation-kowej, a takie oryginalne w większej rozdzielczości i tak dalej nie mieli też tych cutscen, tak jak to, no zanim to dopasowali do wersji gry, nie? Że, bo normalnie to, co nagrali, też te cutsceny wyglądały lepiej niż później na konsoli, na której miały lecieć. Że to wszystko stracili, nie mieli tego i dlatego nic się takiego nie pojawia. To ciekawe, co teraz robili. Czy to od nowa kompletnie wszystko robią, czy jak? O, to będzie bardzo ciekawe. O, to piękna rzecz, piękna rzecz. Och, to jeszcze raz później obejrzę sobie ten trailer. Pięknie, po prostu pięknie. Dziękuję, że oglądaliście, mimo że byliśmy teraz na Twitchu cały czas. Mam nadzieję, że do Nintendo Direct jutrzejszego YouTube się ogarnie. I będę mógł znowu tam streamować. Jeżeli nie, to zobaczymy się znowu tu. Się przekonamy. Ale no, skoro już tu jesteście, to możecie followować na Twitchu. Możliwe, że w następnym czasie częściej będziemy tutaj się widzieli. To się przekonamy, nie? A dobra, dzięki za oglądanie, za towarzyszenie mi, mimo tej późnej godziny i mimo tego, że byliśmy na Twitchu. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Możecie napisać później bo teraz już wyłączam, to możecie później w komentarzach do filmu na YouTubie, jeżeli się taki pojawi, jeżeli to nagranie teraz się dobrze nagrało, ta reakcja, to możecie tam napisać, jak tam wam się podobało, jak dla mnie najlepsza konferencja.
Powiedziałbym nawet, że 10 na 10. Ale to pomyślę jeszcze później. No dobrze. Na razie. Cześć.